suwalskich przedszkolach zabrakło miejsc dla chętnych. Prezydent ma pomysł na rozwiązanie problemu. 136 naszych pociech nie zostało przyjęte w ramach tego naboru. Prezydent zaproponował, by brakujące miejsca znaleźć w niepublicznych placówkach, wyłonić je w otwartym konkursie. Nad propozycją pochyliły się merytoryczne komisje Rady. W tej dyskusji, która przetoczyła się przy tej uchwale Rady Miejskiej, szczególnie na Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej, pojawiły się głosy, że my powinniśmy zabezpieczać w swoich przedszkolach, miejskich przedszkolach dla wszystkich dzieci właśnie miejsce. No i tutaj ja mam zdanie inne na ten temat, bo po pierwsze, uważam, błędem byłoby, gdybyśmy przystąpili do budowy czy organizowania kolejnych przedszkoli, czy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, bo przecież takie też mamy. I mówię to dlatego, że gdybyśmy szli w tym kierunku, to tak, trzeba byłoby po pierwsze ponosić nakłady inwestycyjne spore, a po drugie, my byśmy zabrali w cudzysłowie klientów od przedszkoli prywatnych, niepublicznych. A wobec tego, jeżeli została stworzona baza przez te osoby, które prowadzą przedszkola w naszym mieście jako własne, no to nie odbierajmy im możliwości też prowadzenia, też w cudzysłowie, tego biznesu. To musi być pewna symbioza, pewna współpraca. Dlatego też wolę w ramach tego konkursu zlecić prowadzenie właśnie tej usługi na rzecz naszych rodzin, aniż budować czy też organizować kolejne miejsca w publicznych miejskich przedszkolach. W najbliższą środę nad pomysłem rozwiązania niedoboru miejsc przedszkolnych pochyli się Rada Miasta i to od niej zależy ostatecznie, czy konkurs dojdzie do skutku. Jeśli tak, następny krok będzie należał do przedsiębiorców prowadzących prywatne placówki. Niepubliczne przedszkole, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie, otrzyma z budżetu miasta zapłatę za usługę w wysokości dotacji ustalonej dla przedszkoli. Druga sprawa, też bardzo istotna i ważna, przy tym naborze, który był zorganizowany, wyszło nam, że tych dzieci mamy dużo. W ogóle w przedszkolach suwalskich więcej dzieci niż rodzi się w Suwałkach. To jest ten efekt, że właśnie w suwalskich przedszkolach są dzieci pochodzące z okolicznych gmin. I tutaj musimy ten system jeszcze domknąć, uszczelnić, żeby każdy samorząd płacił za swoje dzieci, tak to określę. Zrobiliśmy weryfikację. Zrobiliśmy taką weryfikację, ustaliliśmy, że te dzieci, które ubiegały się o przyjęcie do przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych czy przedszkola miejskiego, w liczbie 56 nie pobiera świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ja nie jestem człowiekiem wiary, ale tutaj ta wiara moja jest taka zachwiana w to, że rzeczywiście aż taka duża liczba rodziców zrezygnowała z pobierania tego 500+, tego dodatku zasiłku wychowawczego. I myślę, że na te dzieci te 500+ jest pobierane, ale w innych gminach. To by świadczyło o tym, że te dzieci nie mieszkają tutaj w Suwałkach. Prezydent Renkiewicz zapowiada skrupulatną weryfikację faktycznych adresów zamieszkiwania dzieci i egzekwowanie należności od innych samorządów.